nie bez powodu ogólnopolskie obchody 63. rocznicy powstania Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej zainaugurowano w Radzionkowie. Tu 40 lat temu powstał posterunek radiolokacyjny. To był prymityw, to na jednym samochodzie antenka taka była, jak teraz w dużym telewizorze się kręciła, dlatego to bardzo, bardzo prymitywne. Ale na owe czasy to już był radar, prawda? Nowe czasy to był radar. Dziś technika jest zupełnie inna. Te radary są coraz lepsze, coraz mają większe możliwości, dlatego to, co tutaj pan pułkownik Bączek nawet mówił, jest ich troszeczkę mniej, bo one mają większe możliwości, większe zasięgi i te możliwości powodują to, że tych radarów tylu nie potrzeba. Jest większa niezawodność chociażby. Bardzo mówiąc tak po wojskowemu, to ich możliwości taktyczno-techniczne się znacznie zwiększyły. Są to radary produkcji polskiej wszystkie w tej chwili, ale oparte o komponenty zachodnie również przy produkcji tych radarów. Nur 15M to najmłodsze dziecko polskiej radiolokacji, które z bliska mogli zobaczyć mieszkańcy Radzionkowa. Obecnie wojska radiotechniczne mają 4 takie radary. W planach jest zakupienie kolejnych 8. W 2015 roku jeden z nich ma wzbogacić posterunek w Radzionkowie. Atrakcji było więcej, a wśród nich przelot myśliwców F-16. Ważnym momentem była dekoracja sztandaru miasta Radzionków. Sztandar miasta Radzionków zostanie odznaczony najwyższym związkowym odznaczeniem. Odznaką za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Były również odznaczenia. Dekoracje pamiątkowym krzyżem kombatanckim, zwycięzcą 1945, przypadły w udziale m.in. burmistrzowi Radzionkowa Gabrielowi Toborowi i rzecznikowi prasowemu Urzędu Miasta Jarosławowi Wrońskiemu. W tym roku mija również 5. rocznica działalności Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników Radar. Rozwiązano koszary, ilość ludzi drastycznie się zmniejszyła, mniej więcej z 800 do 80, bo taka dzisiaj jest, że tak powiem, ilość wojska, która zabezpiecza te działania bojowe, takie same jak w tamtych czasach, ze względu na ten właśnie znakomity sprzęt. Natomiast no, ci ludzie się z takich czy innych względów w naturalny sposób rozpieszkli. No więc żeśmy to spoili z powrotem. Przecież myśmy tutaj mieli pierwsze mieszkania w życiu, rodziły się pierwsze dzieci, do jednej szkoły chodziły. No i teraz po prostu się spotykamy z powrotem. Tutaj dużą nadzieję pokładam też w działalności takiej stowarzyszenia, która wspiera naszą młodzież skupioną w tych grupach patriotyczno-obronnych. To są uczniowie gimnazjum, liceum. Jeśli możemy mówić o jakiejś przyszłości, no to wielka nadzieja, że ten ruch patriotyczny, ten ruch młodzieży się rozwinie. Ta uroczystość zapisze się w pamięci mieszkańców Radzionkowa. Mieszkańców, dla których tradycja i historia mają ogromne znaczenie.